Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczeńska weinsberg Witam w programie ProPublico. Czy Warszawa zimą będzie ogrzewana? Pytanie, proszę Państwa, z gatunku oczywistych, ale w obecnych realiach dla wielu już takim nie jest. Między innymi o tym porozmawiam z moim zacnym gościem, wiceprezesem PGNIK Termika, panem Pawłem Przychodzeniem. Dzień dobry, panie prezesie, i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do polskiego radia. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. No, takich zaproszeń się nie odmawia. Panie prezesie, czy Warszawianie muszą liczyć się z przerwami w dostawach ciepła? Jak to naprawdę będzie? Jak państwo przewidują, jak państwo prognozują? Chciałbym bardzo stanowczo uspokoić wszystkich mieszkańców Warszawy, że nie, nie będzie żadnych przerw w dostawach ciepła. Nie przewidujemy żadnych, żadnych poważniejszych kłopotów. Myślę, że, że wszyscy mogą spać spokojnie, normalnie, tak jak w każdym poprzednim sezonie grzewczym. Warszawa będzie ogrzewana. A jak wygląda zatem u Państwa? Gromadzenie węgla, wokół którego z kolei powstaje bardzo dużo znaków zapytania i dyskusji właśnie jak wygląda gromadzenie węgla na użytek termiki. Jakie są zapasy? Czy można o tym już dzisiaj mówić? Jakbym był przesądny, to bym teraz zaczął szukać niemalowanego drewna, żeby odpukać, bo nadspodziewanie dobrze. I rzeczywiście jest tak, że zapasy gromadzimy. I tu muszę też taką małą refleksję. Pierwsze kłopoty i, i można już mówić jakby pokazujące, że mamy do czynienia z pewnym, z kryzysem energetycznym, mieliśmy już w tamtym roku, mówimy jako cała branża energetyczna. I po mnie zeszłorocznych doświadczeń, gdzie rzeczywiście były już pewne problemy z dostawami węgla, to już postanowiliśmy odpowiednio wcześniej, wcześniej niż w poprzednich latach, gromadzić te zapasy. No a po 24 lutego, tylko żeśmy przyspieszyli te działania, wiedzieliśmy, że w taki czy winny inny sposób będzie miało to wpływ na całą branżę energetyczną. I na razie idzie nam całkiem nieźle. Mamy, no, dla porównania, o 30-40% więcej zapasów, nawet więcej niż w tamtym roku, na analogicznym okresie tam w tamtym roku, gdzie mieliśmy sezon jeszcze przed wojną. Więc myślę i biorąc pod uwagę harmonogramy, harmonogramy dostaw i, i, i też jakby stały kontakt z wszystkimi dostawcami węgla, myślę tu przede wszystkim o naszych dużych kopalniach, znaczy kompaniach węglowych, czyli, czyli PGG, Tauron Wydobycie czy, czy, czy Węgle Cox Kraj. i mając zapewnienia, że te dostawy będą realizowane, to no patrzymy z optymizmem, że, że tutaj nie powinno być żadnych problemów. To panie prezesie, jeszcze muszę zapytać, czy na pewno nie będzie wyłączeń dostaw ciepła do konkretnych miejsc, tych, które no, nie wymagają stałego dopływu? I czy istnieje coś takiego, co nazwać można byłoby priorytetem dostaw ciepła? No, w sytuację jakiegoś absolutnego kryzysu, tak, takiego już wieloaspektowego, no to można zakładać takie scenariusze, ale jeszcze raz bardzo stanowczo podkreślę, na ten moment nie przewidujemy jakichkolwiek wyłączeń, ograniczeń, czy powiedziałbym zarządzania produkcją ciepła w taki sposób, że do jednych odbiorców te ciepło by nie docierało, czy docierało jakby w, w, w mniejszej ilości niż, niż, niż powinno niż do innych. Takiego A, scenariusza nie analizujemy. Na a, a na mapie Warszawy nie ma takich punktów, które są określone jako priorytetowe. Nie wiem, powiedzmy szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki. To jest Może trochę coś bardziej, jeszcze tego nie wymieniam. To jest trochę tak, tylko że tutaj też trzeba pamiętać, że my nie dostarczamy bezpośrednio ciepła do mieszkańców Warszawy. Tak jak żadna firma wytwórcza czy wytwarzająca ciepło nie dostarcza bezpośrednio do odbiorców końcowych, tylko są jeszcze podmioty odpowiadające za przesył. Często to są te same podmioty czy, czy podmioty. No, ale których... Państwo znacie je i wiecie, do kogo adresowany jest ten przesył. Tak, z tym, że naszym partnerem podstawowym i to nie tam, że chciałbym uciekać od, od, od odpowiedzi na to pytanie, czy od odpowiedzialności za, 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 za tutaj, za nasze, za nasze zadania, ale naszym partnerem tutaj jest Wolia, czyli, czyli dawny spec, czy firma, która sprywatyzowała dawny spec i oni jakby odpowiadają za bezpośredni przesył, czy, czy dostawę do odbiorców końcowych. Ale jesteśmy, co oczywiste, w stałym kontakcie, w stałym kontakcie z nimi i tutaj uzgadniamy wszystkie, wszystkie szczegóły. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy, czy, czy przewidujemy, że mogą takie problemy być, to tym bardziej intensyfikujemy te spotkania i zastanawiamy się i budujemy scenariusze, żeby właśnie, tak jak pani redaktor zapytała, żeby, żeby nie, nie tworzyć jakiejś listy priorytetów albo takich podmiotów, do których tego ciepła nie będziemy dostarczać. Bo jednocześnie trzeba pamiętać, pańska firma ogłosiła przetarg na wykonanie usług transportu kolejowego, przewozu ponad miliona ton węgla, to, to sporo. Czy, czy to się będzie odbywać sprawnie i z jakich kierunków? Transport węgla, to już tak jak powiedziałem, jest, odbywa się z kierunków, czy, czy od firm wydobywczych, tak? czyli, czyli my jesteśmy klientami, czy współpracujemy z wszystkimi naszymi dużymi firmami wydobywczymi, w tak? mniejszym lub większym zakresie, więc to jest jakby ta podstawowa, podstawowa destynacja. Oczywiście też czasami wspieramy się import tam węgla i też korzystamy tutaj z usług wyspecjalizowanych podmiotów, przede wszystkim myślę tu o PG Paliwa, które skądinąd, jak wiadomo, teraz jest bardzo mocno zaangażowane w zwiększony import, import węgla, więc czasami też kierujemy tu transporty na przykład do portów, tak? skąd, skąd odbieramy po wyładunku węgiel, ale to, co, o czym pani redaktor wspomina, to jest jakby standardowa rzecz związana z, z, jakby z odnowieniem umowy na transport kolejowy. Tak? My mamy w okresach dwóch dwuletnich, tak, zawieramy umowy z różnymi podmiotami. Przede wszystkim naszym podstawowym partnerem, który jest absolutnie jakby, majoryzuje nasze, nasze, na, na nasze dostawy, to jest PKP Cargo, ale też współpracujemy, współpracujemy też z innymi podmiotami, nie wiem, na przykład LOTOS Kolej, ale też z innymi. I to co, to, co, to, co, to, co pani pyta, to jest akurat jakby kolejna tura, czy, czy, czy nowy przetarg na zakontraktowanie tych usług. I te ilości, o których tutaj była mowa, no to są właśnie ilości, które jakby zabezpieczają Jakąś część naszych potrzeb w perspektywie dwóch lat. Chociaż realnie my, my zużywamy w Warszawie no, trochę więcej węgla niż tam wspomniany milion ton. Więcej to ile? No, rocznie, myślę, że nie będę zdradzał wielkiej tajemnicy, ale rocznie przy, przy o naszych obecnych mocach produkcyjnych potrzebujemy nieco ponad 2 miliony ton y, węgla, żeby, żeby zapewnić naszym jednostkom w Warszawie i w Pruszkowie, bo my jeszcze też jesteśmy właścicielami elektrociepłowni Pruszków. Mm -hmm. Więc mniej więcej 2 miliony. Trochę więcej, trochę mniej. To w zależności oczywiście od, od tego, jaka jest temperatura. Jasne, Panie prezesie, muszę jeszcze dopytać o taką rzecz, która no, już słychać, że budzi pewne emocje. Co z energią elektryczną? Bo warszawski ratusz Mówi, że ma sygnały o tym, że ograniczenia w dostawach energii mogą uderzyć, i tutaj uwaga, w centra handlowe, biurowce, duże zakłady produkcyjne. To realne, bo pan mówi, że czegoś takiego nie przewidujesz, że nawet partnerzy państwa, którzy odpowiadają za przesył właśnie już indywidualny, tego nie przewidują. Znaczy nie wiem skąd, skąd pan prezydent i władze Warszawy mają takie, takie informacje. Ja takich sygnałów nie odbieram, ale tu też jedno ważne rozróżnienie, bo my oczywiście też oprócz ciepła, które jest naszą podstawowym podstawową działalnością. Też przy okazji produkujemy I to w dosyć sporych ilościach prąd. Z tym, że my też nie dostarczamy go bezpośrednio do odbiorców końcowych. Tylko za pośrednictwem, Tylko tak. tak, mhm. tak tylko to jest, to jest trochę bardziej skomplikowane, tak? I, i tutaj no, w Warszawie takim podstawowym dystrybutorem jest firma E.ON, czyli dawny Stolen Ale tutaj myślę, że lepszym partnerem do dyskusji, jeżeli chodzi o już takie szczegóły dostawy energii elektrycznej, to są koledzy z firm, dużych firm takich stricte zajmujących się produkcją energii elektrycznej, czy raczej dystrybucją, tudzież yy, yy, nie wiem, specjaliści z PSE, tak? bo oni jakby odpowiadają też za cały system mocy, i też jakby nadzorują, żeby to wszystko sprawnie yy, przebiegało. Tak, to ja jeszcze dopytam, jak ta współpraca jednak z ratuszem z Państwa perspektywy wygląda? Czy istnieje sieć wymiany informacji? Bo, bo trzeba pamiętać, że wobec napięć w komunikacji, może warto właśnie, i, i stąd moje też zaproszenie, szerzej informować o bieżącej sytuacji, bo być może tego ciągle brakuje. Być może. No, czy ja, ja mam generalnie takie podejście i filozofię, że zawsze można szukać rezerw i patrzeć, czy czegoś nie da. Się lepiej zrobić. Ja nie, nie mam powodu do narzekania na współpracę z ratuszem. Miałem kilka spotkań, między innymi z panią dyrektor Młochowską, która odpowiada za kwestie ochrony środowiska i wszystkie te aspekty związane. Jest taką koordynatorem i bliskim współpracownikiem prezydenta Trzaskowskiego. I myślę, że mieliśmy kilka owocnych spotkań na temat naszych inwestycji i polityki modernizacyjnej, czy jak kto woli dekarbonizacyjnej i mogę tylko pozytywnie się, pozytywnie to, 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 to opisać jak czy tymi? określić. Mm -hmm. Też pamiętam, były takie spotkania, które, które organizował pan prezydent Szaskowski z różnymi instytucjami, które, które są zlokalizowane na terenie Warszawy, odpowiadają za infrastrukturę krytyczną. Myśmy zawsze odpowiadali na takie zaproszenia, więc ja tutaj nie widzę większych problemów i, i, i też nie docierały do mnie sygnały, żeby ktokolwiek z, 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 z Władz Warszawy skarżył się na współpracę z nami, ale może rzeczywiście zawsze można tutaj coś więcej zrobić. A, a więcej z pańskiego punktu widzenia, to co by mogło być? Czyli ja rozumiem, pyta pani o kwestię współpracy z. Tak, z, co z, można z, by było z, na rzecz z... Warszawy i okolicy ewentualnie jeszcze zrobić. Jeżeli chodzi o produkcję ciepła, no to, no to, to jest też tak, że jakby pewną politykę dotyczącą modernizacji naszej firmy, no to jest nasza tutaj wyłączna kompetencja, ale wiadomo, że wszystkie pomysły, które my, które my o których myślimy, czy, czy, czy koncepcje, które u nas się pojawiają, no to potem się przekładają na konkretną materię pewnych postępowań administracyjnych, współpracę z różnymi agendami miejskimi. Związanymi z kwestiami uzgodnień. I, i, tu, I tutaj pewnie zawsze może to iść troszeczkę sprawniej, Ale ja nie chciałbym się naprawdę skarżyć, bo też dam przykład, od kilku lat żeśmy kilka lat trwały prace koncepcyjne nad taką dużą inwestycją, którą, którą planowaliśmy na terenie elektrowni Sikierki, to jest tak zwany blok wielopaliwowy. No, tutaj w pewnym momencie, czy ponad rok temu pojawiły się dosyć krytyczne opinie ze strony i władz lokalnych, tu myślę przede wszystkim o władzach Mokotowa, radnych Mokotowa, ale też, ale też przede wszystkim mieszkańcach. No i tutaj jakby było widać, że, że nasza polityka komunikacyjna była, no była niewystarczająca, delikatnie mówiąc, tak? I, i, I tutaj żeśmy też bardzo mocno potem jakby położyli nacisk, i, i żeby, żeby, żeby pokazywać jak najbardziej transparentnie, co planujemy, że to nie, 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 nie ma się odbywać ze, ze szkodą dla mieszkańców wręcz przeciwnie, ale też. Pod wpływem głosów mieszkańców, pod wpływem też y, radnych, nie wiem, aktywistów y, lokalnych, dokonywa, dokonaliśmy też zmiany koncepcji. Więc myślę, że tutaj, tutaj w, w tym zakresie polityka czy komunikacyjna, czy pewnej współpracy z, z, z mieszkańcami, czy, czy z władzami lokalnymi idzie nam coraz lepiej. Tak, panie prezesie, to skoro już zaczęliśmy mówić o właśnie o siekierkach, to, to pozostanę przy tym temacie, bo pańska firma też zleciła właśnie, o czym pan wspomina, takie studium wykonalności połączenia do nowego bloku EC siekierki. Czy zatem możemy stwierdzić, że kolejne inwestycje świadczą o dobrej kondycji spółki, czyli transformacja energetyczna, ale też stopniowe wprowadzanie zielonej energii nie jest już dla państwa koszmarem? Jesteśmy w kondycji, e, powiedziałbym, zadowalającej, ale oczywiście ogromnym wyzwaniem dla, na, dla nas są wszystkie e, e, no kwestie modernizacji. Szczególnie na Sikierkach, akurat, czyli największej naszej jednostce. Zresztą powiem, jak, jako ciekawostka: jest to największa elektrociepłownia na terenie Unii Europejskiej, druga w Europie. to jest, to jest, to jest ogromna, ogromna jednostka i też. Polski system, czy, czy, czy polskie ciepło systemowe, tu mówię przede wszystkim o tej części ciepłowniczej, no jest ewenementem w skali europejskiej. Nie ma właściwie żadnego państwa, które by w tak dużym stopniu miało zorganizowane znaczy produkcję ciepła systemowego. Tak? W Europie raczej popularne. No południe generalnie nie ma z tym problemu ze względów klimatycznych. Ale państwa Europy Środkowej czy, 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 czy Północnej mają dużo bardziej rozproszone te produkcje ciepła, tak? a my mamy raczej skupialiśmy. Skondensowane. Tak. tak. To, ma swoje, to ma swoje powiedziałbym. I wady cienie, i zalety, pewnie, Ale tak? ma też i poważne po, po, po zalety, bo jeżeli na przykład mówimy o elektrociepłowni Sikielki czy żerań, to my już przez ostatnie 20 lat dokonaliśmy wielomiliardowych i to mówię z całym, z całym naciskiem, wielomiliardowych inwestycji w zakresie poprawy środowiska, modernizacji. I na przykład to, że Warszawa nie, nie zmaga się z, nie wiem, z problemem smogu, jak przynajmniej kilka innych miast w Polsce, ale także w Europie, to jest między innymi efektem tego, że mamy na terenie Warszawy elektrociepłownie się Kierki, która, która powoduje, że właściwie smog w Warszawie jest problemem. No, nie chcę powiedzieć marginalną, nie chcę go bagatelizować, ale, ale na pewno nie takim jak, 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 jak w wielu, wielu innych miejscach. I teraz pani pyta o, o politykę modernizacyjną. Tak, I, i, i też chcę dopytać właśnie, czy ta transformacja energetyczna przebiega z jakimś zgodnie ustalonym harmonogramem, czy narzuconym też harmonogramem, planem przez Unię Europejską i ta zielona energia jest wprowadzana, czy ona ciągle stanowi jakiś problem? Znaczy, o, i jest wprowadzona i też stanowi pewien problem, bo jeżeli my w Warszawie potrzebujemy mocy e, wytwórczych e, 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 na poziomie około 4 gigawatów, to proszę mi wierzyć, to jest naprawdę bardzo dużo. To tego się nie da zastąpić w taki sposób, jakby widziało to wiele osób w Brukseli, bo nie da się tego zastąpić, no już nie mówię energią z wiatru, bo nie ma takich technologii. Energią solarną też, też, też nie bardzo. Pompami ciepła, które są bardzo popularne, które są skłonioną bardzo fajnym, fajną technologią, no to też się nie da, bo nie ma takich pomp ciepła i. i, 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 i o tak... takiej mocy, czy. Nie czy ma o jakie? takiej mocy. Największe pompy ciepła to są tam około 100 megawatowe i do tego też potrzeba w ogóle całą gigantyczną infrastrukturę. Ja powiem tylko jedną rzecz. Na przykład, nie wiem, pompy ciepła. One są bardzo fajne dla małych, nie wiem, jakichś jednostek, nie wiem, ktoś czy domów jednorodzinnych, czy małych osiedli, ale nie dla nie dla ciepła systemowego, bo największe pompy ciepła mają około 100 MW, no ale nawet i jeżeli, to my nie wprowadzimy tak, tak wyprodukowanego ciepła do sieci, która jest w Warszawie, tak? którą administruje rzeczona wcześniej wolia. E, Więc to, są, to, jest, to jest cała masa dosyć dużych problemów technologicznych. Ja powiem, i to może też pokazuje skalę, z jaką się musimy mierzyć. Nie tylko my w termice, prawda? czyli jednostce, która... Jest właścicielem największych elektrociepłowni w Polsce, ale myślę, że koledzy też że z innych e, firm e, produkujących ciepło systemowe. Jest taka organizacja branżowa, jedna z dwóch najpoważniejszych, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Oni przeprowadzili kilka miesięcy temu, pracowali taki raport, bardzo interesujący skądinąd, na temat wyzwań e, jakby wynikających z realizacji polityki klimatycznej. Przede wszystkim z pakietu Fit for 55. Tak? To bardzo modny temat od ponad roku. Rok temu mniej więcej został ten pakiet ogłoszony. I tak jak koledzy wyliczyli, różnymi metodami to, żebyśmy się dostosowali do 2026 roku, bo tam są takie założenia bardzo ambitne, że już właściwie duża część tych, tych założeń miałaby wejść w roku 2026 w życie. No to koledzy z, z, z tejże organizacji zaczęli to. Zaczęli to. E, próbowali to obliczyć, ile by to kosztowało polski, e, polski system ciepłowniczy. Mhm. No i wyszło. Tu pani pozwoli wesprę się danymi, bo też trzeba wprowadzać błąd. Ja I wyszło, że e, no oczywiście różne metody przyjęto, prawda porównawcze, ale musielibyśmy jako państwo polskie, samorządy, państwo polskie, też obywatele, wyłożyć na to między 275 a 400 miliardów w ciągu kilku najbliższych lat. To są o, to są. Pieniądze niewyobrażalne i to są pieniądze niemożliwe no niemożliwe. Tak. I z czego, z czego jak, 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 ee, jak wyliczyli eksperci, odbiorcy końcowi. Odbiorcy końcowe, czyli tak naprawdę my, my, którzy mamy na końcu, prawda, ten, ten, my jesteśmy jakby, no, konsumentami tego ciepła już w domach, musieliby zainwestować między 100 a 140 miliardów. Tak? I to, do tego wszystkie firmy, które odpowiadają za przesył, jakby w, w Warszawie, musiałyby zainwestować od 75 do 100 miliardów, a firmy, które wytwarzają, od 95 do 170 miliardów. To są, to są, I to pokazuje skalę, z czym, z, czym, z czym się mierzymy, bo jeżeli ja na przykład słyszę, często, nie wiem, jak politycy rozmawiają ciągle mówią odnawialne źródła energii, etc. To wszystko jest bardzo fajne. Tak? Tylko, że jeżeli chodzi o ciepło systemowe jest to nie do zastosowania. I my musimy naprawdę sobie powiedzieć uczciwie, że jej nie węgiel, tak? uznajemy, że ten węgiel jest, nie wiem, taki zły, i, 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 no bo, I niemożliwy do, i, do dalszego i, wykorzystywania. Ta, jak tak? pani się wsłucha, no to często ten węgiel to jest w ogóle jako, jako, nie wiem, największe zło wszystkiego. No to dobrze, no to jak nie węgiel, no to mamy alternaty alternatywę tylko w postaci gazu ziemnego, tak? Gaz, który w tym momencie jest no, w, w, w samym, prawda, epicentrum całego kryzysu energetycznego. Przecież to, co się dzieje na rynku gazu, to też, żeby, żeby to zobrazować. Od początku zeszłego roku, mniej więcej w styczniu, to ceny w niektórych dniach listopada na giełdzie były 14-15-krotnie większe niż w styczniu. Krotnie, tak? tak. Czyli 1500% wcześniejszych cen. A dzisiejsze ceny, to już jest, to już jest no nie sprawdzałem dzisiejszego kursu, kursu, ale z wczoraj to było 30 ileś razy więcej. To są, to są w ogóle pieniądze niewyobrażalne, tak? I teraz problem, jaki my mamy, szczególnie, i teraz mówię my jako termika, żeby, żeby zapewnić tak duże, tak duże moce, no to jeżeli nie węgiel, no to właściwie zostaje nam tylko gaz. Tak? Oczywiście my inwestujemy w mniejsze, no, zielone, tak zwane zielone źródła energii, mamy kocioł na biomasę, tak? ale tak naprawdę nasza alternatywa jest właściwie znaczy jest, 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 jak, nie, jak nie węgiel, to gaz. Zresztą powiem, co się dzieje na bo, bo bardzo wspieranym i bardzo bardzo popularnym czy, czy też yy, yy, źródłem energii, tak, do którego my jesteśmy przekonywani, jest biomasa. Tylko jeżeli byśmy nagle zaczęli wszystko przekształcać na biomasę, no to byśmy y, potrzebowali rocznie kilkunastu milionów ton. No są, są niewyobrażalne ilości, tak? Są niewyobrażalne ilości. Zresztą skąd tą biomasę brać? Y, o tym się też nie mówi, no bo mniej więcej od roku mamy problem z... z mamy pewien kryzys pełzający, no już od pół roku bardzo mocny na, 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 na rynku wę, węglowym. Ale przecież jest kryzys gazowy, tak? Już od ponad roku. Ale mamy też kryzys już od dłuższego czasu na rynku biomasy. Myśmy dużą część biomasy i no, ja już abstrahuję, czy to dobrze, czy źle, ale tak po prostu było. Duża część naszej biomasy to była biomasa z Białorusi. Z Białorusi i trochę też z Ukrainy. Od problemów, jakie zaczęły się pojawiać rok temu na granicy polsko-białoruskiej, jakikolwiek handel właściwie zamarł. Tak? I my teraz próbujemy odtwarzać łańcuchy dostaw, ale z tym mamy ogromne problemy. I na przykład biomasa od zeszłego roku wzrosła no, kilkukrotnie. Tak? I i jeszcze nie ma, więc to też pokazuje, tak? No, przekształcamy się, mamy bardzo fajne, tak, zielone źródło energii, jakim jest biomasa, ale tej biomasy nie ma. I, 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 I rzeczywiście... A jak jest w ogóle do zdobycia, to jest już wielokrotnie droższa. To jest wielokrotnie droższa. I już nie ma tak jak wcześniej, że, że zawiera się umowy na, na, nie wiem, kilkuletnie, tylko w takich okresach kwartalnych I albo będzie ta biomasa, albo nie będzie. Tak? I my na przykład 7%, no może trochę mniej, naszej produkcji, no to jest właśnie taka produkcja energii cieplnej i elektrycznej z, z, z biomasy, czyli bardzo fajnej, wspieranej przez Unię Europejską. Ale no my mamy takie czasami problem, żeby tę biomasę zakontraktować. A są koledzy, którzy mają dużo większe, mówię koledzy, czyli firmy energetyczne, które mają dużo większe jednostki biomasowe i oni mają realny problem. Mają realny problem i, i, i to już trochę jest też na granicy opłacalności produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej z biomasy. Więc to jest tak, że ja się cieszę, bo od pewnego czasu o energetyce zaczęto dyskutować, już nie czy coraz mniej się już dyskutuje przez pryzmat powiedziałbym ideologiczny. Tak? który bardzo mocno zniekształca dyskusję, tylko zaczęto używać takich słów jak bezpieczeństwo, jak interes obywateli, i to powoduje, że co, co bardziej rozpalone głowy, tak, yy, różnych, różnych różnych aktywistów, czyli różnych osób, które by chciały, żeby wszystko bo generalnie było z wiatraków i ze słońca i, i, z, i, z, i z tym podobnych fajnych źródeł ź, 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 ź źródeł energii, no troszeczkę mam nadzieję, że. że, że, że Trochę ta temperatura tych emocji trochę opadnie. Tak? Panie prezesie, to w takim razie, jakie są perspektywy, perspektywy rozwoju też Pegeni Termika? Czy oczywiście my musimy się modernizować, bo y, mamy y, nasze jednostki, szczególnie na terenie elektrociepłowni Sikierki, mają już po kilkadziesiąt lat. Więc tak czy tak. Y, y, Te inwestycje muszą tam to Muszą być. I, tak iść. I jako pewien przykład, pół roku temu żeśmy otworzyli na terenie elektrociepłomniżania, czyli drugiej naszej tej dużej jednostki. Blok gazowo-parowy. Super nowoczesna, bardzo, bardzo kogeneracyjna, czyli produkująca i ciepło, i energię elektryczną jednostka. Bardzo, bardzo elastyczna, dająca dużą naprawdę... Bardzo, bardzo efektywna i wydajna i e, planujemy kolejną taką, bo też pani o to pytała na terenie elektrociepłowni i Sikierki i my oczywiście tę modernizację cały czas realizujemy. I, I tutaj jakby naszym podstawowym kierunkiem, w którym będziemy czy, 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 czy takim narzędziem, którym będziemy się wspierać, tak, to, 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 będzie, to, będą, to będą inwestycje na, na, na gaz. I my tą politykę realizujemy. My teraz przygotowujemy Nową, dużą, już też uwzględniającą dużą część postulatów unijnych taki program strategii inwestycyjnej, który roboczo nazywamy PR40. W którym sobie też odpowiemy, i to już myślę w najbliższym czasie, na temat w którym kierunku termika powinna podążać, uwzględniając wszystkie okoliczności, z którymi mamy do czynienia, czyli powiedzmy także geopolityczne, ale także powiedziałbym ekonomiczne, klimatyczne oczekiwania Brukseli. I, 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 i teraz taki, taki dokument przygotowujemy, czy zmieniamy tą naszą strategię. Nie, ale myślę, że nie ma odwrotu. Musimy się modernizować. A Państwu przypomnę, że gościem był wiceprezes PGN Termika, Pan Paweł Przychodzeń. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I razem z Panem Prezesem, razem z całym zespołem Wojciechem Szemikiem, Aleksandrem Ziemiańczykiem, życzymy Państwu dobrej, zdrowej niedzieli. A ja czekam na Państwa za tydzień. Do usłyszenia, Małgorzata Raczeńska-Monczerek. Jeszcze raz dziękuję, Panie Prezesie.